Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. Tak jak Wam wczoraj obiecałem, dzisiaj pokażę Wam, co przygotowałem sobie na święta. Zdradzę Wam, już w sumie Wam mówiłem, że będzie to typowa moja taka trzydniowa wyżerka. Nie będę się kontrolował nic, postanowiłem sobie dać kompletny upust. Będę jadł wszystko w każdych ilościach, bez ograniczeń. Dlatego chciałem to sobie wykorzystać i nakupowałem sobie dużo ciasta, bo pewnie zdacie sobie sprawę, mam straszną słabość do ciasta, po prostu staram sobie na co dzień go odmawiać. No a przez te 3 dni po prostu daję sobie takie pozwolenie na wszystko, więc musiało to ciasto się znaleźć. Z tego co widzę dookoła, no to będę praktycznie się odżywiał samym ciastem chyba przez te 3 dni. Zanim zaraz pokażę Wam, co przygotowałem, to tak szybciutko podsumujmy dzisiejszy dzień. Powiem Wam tak, dzisiaj nie miałem siłowni, byłem na rowerze w pracy, czyli troszeczkę miałem właśnie tej aktywności fizycznej, trzymałem Michę dość dobrze, tak więc jestem generalnie zadowolony z tego całego dnia. Co mogło być lepiej? No w sumie było całkiem ok, powiem Wam, właśnie miałem dobre nastawienie, wszystko miałem rozplanowane. Znowu miałem dość sporo pracy w pracy, że tak powiem, tak więc ta aktywność była, dużo chodziłem. Generalnie dzień jest udany. I przejdźmy już właśnie do tego, co mam Wam pokazać. Nie chcę tego przeciągać. Szczerze mówiąc, jesteśmy troszeczkę zajęci, przygotowujemy się właśnie do Bożego Narodzenia jutro i nie chcę tego za bardzo przeciążać, tak więc przejdźmy do sedna, tak więc po mojej lewej stronie, po pierwsze, jakieś ciasteczka marcepanowe. Powiem Wam, że uwielbiam śliwki w czekoladzie, nalanczowskie. A tutaj mi się trafiły śliwki jakieś z marcepanem, także fajne pudełeczko. 1/3 tego pudełka to 400 ponad kalorii, także będzie co jeść. Uwielbiam strasznie makowiec. Tutaj jest taki w Anglii robiony ciasto Stollen się nazywa, to jest chyba taki typowy, nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć, szczerze mówiąc, ale taki makowiec. To jest akurat jeden, to jest z makiem, to jest jakieś ciasto chyba jakieś drożdżowe z makiem, tak to mniej więcej wygląda. Mam jedno z orzechami z marcepanem. Powiem Wam kalorycznie, no to jest ponad 400 kalorii na 100 gramów, to 1/5 tego. Bo to jest pół kilo, no to taki mały kawałeczek to jest około 450 kalorii. Możecie sobie uświadomić, jaka bomba jest, a zjem na pewno z jeden w ciągu dnia, tak więc to będzie już ze 3000 kalorii, jak takie coś zjem w ciągu dnia. Tu mam jeszcze jedną wersję, taką jeszcze bardziej luksusową, z rumem z Jamajki, z migdałami. Także no to nie jest aż tak kaloryczne, widzę, nie jest źle. Co dalej? Czekoladowy pudding. Bomba czekoladowa. Bardzo kaloryczna. Kolejne ciasto to jest z koniakiem. Jakieś cherry to są. To jest Christmas pudding. W Anglii bardzo popularny właśnie. Miałem ochotę w tym roku właśnie pójść w taki troszeczkę angielski klimat na święta. Właśnie nakupować dużo takich typowo angielskich dań. Oczywiście mam dużo polskich też, będzie karp, będzie bigos, będą łóżka, będzie barszczyk, ale oprócz tego właśnie dużo właśnie takich angielskich dodatków. To jest akurat pudding z czereśniami. Mam pudding jeszcze z mandarynkami. Do tego, to jest akurat moich dzieci, ja tego nie jem. Mam do tego jeszcze takie ciasteczka zrobione właśnie z bakalii. Strasznie kaloryczne, jedno ciasteczko ma 260 kalorii, no bardzo dobre ciasteczka, oczywiście mam dwa opakowania, nawet je lubię, powiem Wam, że są całkiem w porządku. Do tego, tak jak widzicie, tutaj mamy dużo warzyw, będzie dużo, dużo normalnego jedzenia, także to nie tylko będzie ciasto. Będę robił pietruszkę w miodzie. To jest stały element mojej kuchni, koszyk, gdzie dzieci sięgają po słodycze. Powiem Wam, że ciężko się przechodzi na co dzień koło czegoś takiego. Jak chcecie mieć płaski brzuch, to unikajcie takich rzeczy w domu, nie miejcie ich pod ręką, bo będzie Wam naprawdę ciężko
się powstrzymywać na mało. Oczywiście bardzo dużo owoców, jakieś tam czekoladki, ciastka, to są głównie dzieci. Ja czasami jak mam taką słabość drobną, no to sobie wolę taki mały kawałeczek wziąć jakiejś czekoladki, niż miałbym się po prostu obżerać czymś słodkim. To tyle ze słodyczy. Oprócz tego będzie oczywiście makowiec, kluski z makiem, z miodem też. Dużo innych słodyczy. Mam jeszcze inne takie ciasto ananasowe. No jeszcze mam w planach kupienie czekoladowej rolady i takiej rolady z owocami leśnymi, tak więc to nie wszystko. Dogrywka będzie w ostatnie dni świąt, także na razie się nie obkupowałem za bardzo, bo po prostu nie mam miejsca, gdzie tego trzymać. Jeszcze Wam pokażę za chwilę, co mam w lodówce po prostu przygotowane, bo tam też jest kupę pyszności i kupę, nie powiem tego mówić, bardzo dużo kalorycznych rzeczy. Przejdźmy więc do mojej lodówki. To jest krótkie spojrzenie na to, co mam w lodówce. Czekoladki, powiem Wam, że no, sałatka jest akurat kolesława, trochę kiszonej kapusty. Tu mam ten ser niskokaloryczny, piórko. A tutaj mam już też różne pyszności. To jest taki ser topiony. Będę miał właśnie z żurawiną. Mam ochotę właśnie na dużo serów w tym roku. Anglicy jedzą dużo serów. Kolejny ser taki właśnie topiony. Jakiś pasztet z żurawiną i z kasztanami. Do tego jeszcze większej ilości sera. Powiem Wam, że na ogół też staram się sera unikać. Nie jest go za dużo i w tym roku postanowiłem sobie poszaleć. Tutaj mam jakiś ser z owocami. Taki jakiś pleśniowy, żółty. Kolejny brie. No powiem Wam, jest tych serów bardzo dużo. Naprawdę będę miał niesamowite bomby kaloryczne. Powiem wszystko oczywiście w zamrażarce jeszcze. Zaraz do tego dojdę. Mam różnego rodzaju właśnie grzyby w cieście razem z kasztanami. Mam jeszcze więcej orzechów w cieście, tak zwane Wellingtony. I no i będzie po prostu niezła wyżerka. To tak właśnie mniej więcej w skrócie prezentuje się moje wyżywienie. Na święta, na te najbliższe dni, no mam nadzieję, że to jakoś przeżyję, bo to właśnie tak jak widzicie, no to jest minimum 10 tysięcy kalorii pewnie dziennie. Nie wliczam w ogóle tych wszystkich innych rzeczy, które po prostu będę robił. Jakiś, nie wiem, smażony karp, smażona ryba, no jakieś te wszystkie inne rzeczy domowej roboty, no bo tego mi się nie chce przeliczać. Są święta, muszę sobie odpuścić liczenie kalorii i na pewno tego nie będę robić. Tak więc to by było na tyle dzisiaj. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt, jak najlepiej spędzonych, spokojnych i nie przejmujcie się, jeżeli jesteście na diecie, kilka dni możecie sobie odpuścić, taka przerwa dobrze Wam zrobi i dla organizmu, i dla psychiki. A zawsze możecie po prostu po tych kilku dniach obżerki wrócić po prostu na właściwe tory i dalej po prostu gubić brzuch. No, najważniejsze, żeby sobie dawać po prostu takie przerwy od czasu do czasu i trzymać tą motywację do odchudzenia, do pozbywania się brzucha na wysokim poziomie, bo powiem Wam, że takie dni się przydają, dobrze motywują. Powiem Wam, czasami możecie się tak przejeść, że może Wam się później już odechcieć tych słodkości na jakiś czas, to też może mieć jakieś tam pozytywne przełożenie właśnie. No i tyle po prostu. Korzystajcie, cieszcie się, święta są okresem, żeby się radować, cieszyć, mile go spędzać, tak więc spędźcie je jak najlepiej. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się za 3 dni gdzieś, prawdopodobnie już po świętach, na spokojnie. Zobaczymy, jak wszystko po prostu minęło mi i podsumujemy święta w następnym nagraniu. A na dzisiaj to już wszystko. Wesołych świąt i do zobaczenia.